is not a stranger. You have to tell her. He haunts them. You have to find her. Tell her. Maybe she knows the name. Siemka, z tej strony Prosołt i witam was już prawdopodobnie chyba w przedostatnim odcinku z Senua's Saga Hellblade 2. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie rozdział 5 pod tytułem Bardavik, czy jakoś tak. To jest takie jakieś dziwne D, gdzie ja próbowałem chyba przez 5 minut się nauczyć tego. O kuźwa. Próbowałem się nauczyć, jak się to powinno czytać i tak nie wiem. Ja, z jednej strony czyta się jak D połączone z EU? Nie wiem. Naprawdę do teraz nie wiem, jak się to powinno czytać. No ale mamy, o cholera, kolejną osadę, ale to są chyba jakieś zwidy, póki co, tego olbrzyma. Tutaj na prawo będziemy mieli przedostatnią twarz. O, tutaj dokładnie. Proszę bardzo. Icyk. People here speak of warriors who can transform themselves into bears when they are enraged. Their skin becomes hide so thick, no sword or spear can break it. When King Hrolfr fought Skald, many people saw a great bear fighting beside him, who killed more men with its paw than any 5 soldiers. Okej. Dobra, teraz musimy pójść na prawo? Nie, chyba nie na prawo. Everything rots. Everything falls apart. Everything dies. The rain never stops. Only death here. Dobra, idziemy teraz do ostatniego słupa runicznego. Alstrykr holds them together. She deserves more than this. They deserve more than this. How has she kept them together? Czekajcie, tutaj na lewo muszę iść. She will help us. O! I proszę bardzo, to jest właśnie ostatni słup runiczny. Opowieści z Midgardu. All Grettir's brave and fine deeds brought him misery. So fate makes prisoners of us all. But it was Grettir's nature that made him fight the Draugr. And Grettir's nature that led to blood feud and exile. So what is truly our prison, Senua? Is our path ordained, and we powerless to change it? Or do we blame uncertain powers for what we ourselves ordain? Dobra. Teraz musimy iść tędy i tu będziemy mieli też w sumie ostatnią twarz do zebrania. O, i to jest dokładnie tutaj. Przebłyski bogów. Odkryj sekretne ścieżki za ukrytymi twarzami. Men here will tell of how Jarl Harkon worshipped the giant Thorgerda and sought her aid in the middle of battle when the tide was turning against him. Fleeing to an island, he pleaded with her for aid. She demanded a sacrifice. She rejected all of his offerings
until he at last killed his own son in sacrifice. Þorgerðr gave aid, and Hakon's enemies saw the giants striding amongst the ships, arrows flying from every finger and never missing their mark. Their morale was sapped, and Hakon won his battle. No i dobra. Ja już o żadne znajdźki nie muszę się przejmować, mogę się cieszyć grą bez patrzenia praktycznie cały czas w telefon, żeby znaleźć jakąś znajdźkę, więc cieszę się z tego, że w końcu mogę się skupić na tym, przynajmniej no głównie na tym, jak bardzo ta gra jest piękna na przykład. Dobra, tu jest Astridr. You have to ask her. There's more. What were you searching for? The truth. The truth. You need to find out more. Sinua. Ask her. Steady. Take your time. Tell her. Your father. There. That's it. You told me that someone betrayed him. Who? Who was it? She has to tell us. She will. Why? I need to know his name. What does it matter? The truth. It is how we will save our people. I need to understand him. Please. You need to know. You must know. Tell me what happened. We cannot kill the giant if we do not know. She's going to tell us. She trusts us. Look. No, she doesn't. Question hurts her. She will do it. When it all went to hell, people started coming to us for help. We were just barely scraping by, but she doesn't like to remember. We opened our doors to them. She's trying to help. Even as the food was dwindling, the Björk grew more demanding. Little by little, this settlement became my tribe. Just like yours. Remember. You had a home once. And then a man came. And we took him in. We made him one of us. That man? We trusted him. What was his name? And he betrayed me. He betrayed my father. It's him. There is more to this than she is saying. So I cast him out. I haven't seen him since. His name was Sigurd. The truth. There it is. Now we know the truth. Now we know. You can use it. You can trust her. Tell her. I'm sorry. Sigurd, he is your giant. The truth. What will she do? Will she believe us? I saw it. She has to. How? You have to trust me. Jak to się stało, że ty był człowiekiem i nagle stał się olbrzymem? Something's coming. I've never attacked the settlement because of you. I'm with you. You brought them here. Now fight. You have to help them, Senua. This isn't a choice. The trigger has stopped this. The caster was fighting for them. Get up. You have to fight for them. What are you doing lying down? Get up. Fight. Defend these innocent people. Wypadł. Się nie Asie. No, jakiegoś tarczownika mamy. Mi by się kopnięcie przydało. Ogólnie. Tak tylko mówię. Ej! Klikałem R1. Bardzo szybko podszedł. Underestimate you.
What? No klikam R1 do cholery! Dobra. W końcu. Czekałem na to. A kopnięcie jak nie było, tak nie ma. I musimy się z tym pogodzić. Nie wiem, budżetu chyba nie starczyło. Wszystko na grafikę poszło. Na zajebistą narrację. No. No, klikam R1 do cholery! Czego wy nie rozumiecie? Naprawdę! No pewnie! No. To jest no sranie z oczywiście z pochodnią. No już se zdechłem, nie? O, żyje, niemożliwe. Klikam. Klikam, a gra dalej nie chce łapać. Masz. Dla ciebie, szma, to nie ma litości. To specjalnie dla ciebie zostawiłem. No tak! Ktoś umrze. Mogę się założyć, że ktoś umrze. Albo Torgister, albo Arister. Boże, on w ogóle nie jest wzruszony, jak ja go biję. Dawaj, już masz moc. Możesz mu wpieprzyć. Dobrze, chociaż podbiegnięcie nie usunęli. Ignore the pain.
No ej, klikałem R1! Cholera, no! Ile można? Ile można się modlić o to, aż i ten blok wejdzie, czy nie? I to jeszcze w którym momencie? Nareszcie. Niemożliwe. W końcu perfekcyjny blok wszedł. Już? Podnieciłeś się? Zajebiście. Następny, proszę. No, mogę coś zrobić? Mogę. Topór lata. Topór lata. Tu jest scenografia. Fajnie. Fajnie. Tylko tak dalej, Senua. Fajnie, no. Fajnie. Typ ma tarczę, typ ma wszystko, ja... Nie mam nawet głupiego kopnięcia. Jakbym nog nie miał, może od razu dajcie jej wózek inwalidzki. Jak głupiego kopnięcia nie umie zrobić. Srańcu. Dobra. O dziwo nikt nie umarł. To mnie bardzo dziwi. Spotkas. Blood. Death follows you. Watch it. More innocents dying in your arms. Look into her eyes. How could you? See what you have done. You think you can run from your past? You can't. Your past always follows you. It's there. Doszę za tobą pod. Right behind you. Can you feel it? Always coming. All the death. Yes. All the suffering. Right there. You have brought this on them. He's right. You, with your darkness. All because of you. Your curse. You tell yourself you are trying to help. You have damned them all. Tak cały czas też mówiono o samej wiosce Senua, dlatego została wygnana przez własnego ojca. Przez to, że ściągnęła zarazę. No i teraz oczywiście wszystkie ciemne myśli się odzywają do Senua, nawet i w tym przypadku. Yes, leave. They don't need you here. Coward.
Protect them. It's too late. You can't protect anyone. Your father was always right. You'll rot your darkness. Die with them, taking over everyone. Alone. Unloved. Unwanted. Senua! Are you hurt? You don't deserve her help. Don't show her. Don't let her in. She sees us. She sees what you are thinking. She needs you to be strong. Can you? No. Can you be? No. We need a plan. She doesn't have a plan. Why does she believe in you? You are nothing. You don't know what you're doing. There's them wrong. Death after death after death. Think, think, think. Death. Are you sure? You still want my help? You can't help her. You are more than what your father thinks. You are nothing. Twój ojc. Take her hand. Trust her. We can do this together. That depends on the plan. Go. Go with her. She is too kind. She's brought them here, the hungry ones. She made them fight, the ones who died. And there's only one way to atone. Go forward. Go on. Steel yourself for what's to come. His name. I can draw him into the sun. The sun never shines where Selvarison walks. He brings the clouds with him. There's a way to part the clouds. We must perform a ritual to honor the sun and draw a soul from wherever she's fled and beg her help. Vagrima. Yeah? Find a site for the ritual. We will go to the cave and wake the giant with fire, then lure him there. He may look slow, but he moves fast. Our people will slow him down. Then I will speak his name and hold him fast. And bring him into the light. Yeah. Cieszę się też, że tutaj w Hellblade'zie teraz mamy przynajmniej jakichś kompanów i rzeczywiście oni też mieli jakąś swoją mroczną przeszłość za sobą. O, to kojarzę z trailera też. Będziemy zabijać kolejnego olbrzyma. Ogólnie nie wiem, czy w końcu do tego doszedłem w tamtym odcinku, najwyżej się znowu powtórzę. Ale czytałem sobie właśnie... A nie, to chyba mówiłem. No ale jak już zacząłem to...
to czytałem sobie, znaczy chciałem sobie poczytać coś o Iltałdze, czy ona rzeczywiście występowała w mitologii nordyckiej. Okazało się, że w ogóle jedyne, gdzie mnie przekierowało, to na jakieś Hellblade Wiki. Więc to jest taka w sumie postać niby fikcyjna, można powiedzieć, a nie taka z mitologii wzięta. No ale po części, no, takie postacie też mogą być fikcyjne, albo mogą być uznawane za fikcyjne, zwłaszcza, że to jest mitologia głównie, nie? Słaby. Ale dobra, widzieliśmy to tylko przez sekundę. Wybaczę. Nadrobiliście całą grom. Dalej. Wow, ledwo co przeszedłem. No, na długo go chyba nie powstrzymamy. Może pomożesz mu tak jak Iltałdze w jakiś sposób. Teraz chyba będziemy przychodzić do tej sekwencji właśnie. Wow. I need to get to the eye of the storm. Find him.
Dobra, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie będzie tą wodą zarzucać, a ja będę musiał przeskakiwać do tych filarów. Się trzymać tych filarów. Jakoś. Tak? Dawaj, 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 dawaj. What? Ej, ja w ogóle muszę coś klikać, czy coś? A, muszę trzymać kółko. Fajnie, że gra mówi i podpowiada jakkolwiek. O cholera! Dobra. Nie no, ten efekt wody też, jak to wszystko się rozpływa i w ogóle... To też... Wow! Bardzo ładnie wygląda. Bardzo naturalnie. O matko. Dawaj do góry. Dobra, ale tutaj już woda tak bardzo nie dochodzi. Czyli pomagamy tak naprawdę ojcu tej Astrider. Astrider, jak już tak się chyba nazywała. Właśnie mnie ciekawi, jak on się stał w ogóle olbrzymem. O, szulera. Dawaj, synuła, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz po prostu muszę unikać, żeby mi nic na łeb nie spadło. Wow. Dobra, zdechłem. A ja się zaraz piłem od razu. Patrzcie, magia. Da! Dobra, muszę patrzeć na cienie. Ojojoj, tutaj nie wiedziałem przez chwilę, w którą stronę mam uciekać. Sagir.
I co, to tyle? Wróć Seiger i to już skończyło całą tą sprawę? He was lost. And you found him. You brought him here. Home. Now he can rest. Rest now. Dokładnie. Psyche. Poor Senua. It's too much. Too much for her. All the grief. All the death. The others. Their pain. It's too much. She can't do it. Not alone. But she isn't alone. Is she? Another haunted spirit given peace. Another victim of the ravaged land now rests. A promise kept. But the lives lost in calming the storm, they cut deep. It weakens you. Each death. Does it hurt you? She doesn't. Can you keep going? She is so hurt. So yes. Broken. She needs to see. The biggest fight is ahead. Always. The giant of Borgavarki is strong. We are strong. But I believe in you. Together. I want the bloodshed to end. Are you ready? He will stop the sacrifices. And she will fulfill her promise. Nie wiem, czy to już nie jest koniec piątego rozdziału, wiecie? Bo tak w sumie pokonaliśmy już tego olbrzyma. Ja już wiem niby jak się zaczyna szósty rozdział, no to zaraz stwierdzimy. Pozwiedzałbym nawet i taką Islandię, ale bałbym się, że po pierwsze bym się zgubił w pewnym momencie, albo nie wiem, zmęczyłbym się na tyle, że nie byłbym w stanie wrócić, ale no, dobra. To już jest właśnie szósty rozdział, tak więc w następnym odcinku sobie go zaczniemy. Jednak czy to będzie ostatni odcinek? Ciężko mi stwierdzić, ponieważ niby tutaj jedni przechodzą go w 45 minut, niektórzy w 50, no ale wiadomo, ja jeszcze muszę wam jakoś zrecenzować tą grę w jakiś sposób. Tak więc no. To jeszcze trzeba pomyśleć nad tym. Ale jeśli nawet, to może nagram wszystko jednym ciągiem i ten jeden odcinek podzielę wam na dwie części. Jak to zrobiłem na przykład przy czwartym rozdziale, ale to zobaczymy. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Hellblade 2 Senua's Saga.